Witam Was, drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Nie wiem jak Wy, ale mi chyba rzeczywiście ta pieśń będzie się nucić. Także dziękujemy grupie za tą inspirację i to jest pieśń, którą pamiętam z dawnych lat. Ale dziękujemy za przypomnienie. Moi drodzy, przechodząc już do zwiastowania Bożego Słowa przez różne osoby. I ja gdzieś od ponad miesiąca gdzieś w moim sercu zaczęły rodzić się myśli na temat wiary. I kiedy brat Leszek Mocha, kiedy z nim się umawiałem na usługi wtorkowe i kiedy usłyszałem, że chcę mówić na temat wiary, tym bardziej się ucieszyłem, że jest to ten temat, którego widocznie potrzebujemy. I jak wiecie, dwa wtorki już usługiwał, jeden jeszcze przed nami na temat wiary, aktywnej wiary. Kiedy brat Jacek Handenreich usługiwał na jednej z sesji, mówił również na temat wiary. Kto był, to słyszał, kto nie, to polecam sobie odsłuchać. Mówił o strategii szatana, która między innymi polega na tym, że celuje w naszą wiarę. Wyobrażaliśmy sobie taką tarczę, chyba każdy z nas kojarzy tarczę strzelecką czy strzelniczą i tamten centralnym punktem jest najczęściej dziesiątka. Są też i inne, mniej punktowane, ale ten centralny to właśnie nasza wiara. I szatan celuje właśnie w sam środek, bo wie, że jeżeli ją osłabi, jeżeli ją posiądzie, to już wszystko zaczyna się, że tak powiem, sypać. Wczoraj była konferencja w Bielsku. I jak myślicie? Wieczorowe nabożeństwo na temat wiary. Moi drodzy, i ja będę dzisiaj kontynuował pewnie jakieś uzupełnienie, ale chciałbym najpierw zaznaczyć coś takiego, że jeśli my myślimy o wierze, bardzo często myślimy w tym kierunku, tak sobie wyobrażamy, że wiara jest nam niezbędna i konieczna po to, aby odbierać od Boga takie rzeczy bardzo spektakularne, takie niesamowite rzeczy, że wiarą ściągamy te nadzwyczajne Jego cuda, Jego dzieła, że wiarą ściągamy Boże odpowiedzi, Bożą moc, że przez wiarę usuwamy przeszkody, góry problemów swojej drogi, że wiara toruje drogę do zwycięstwa. Tak, to wszystko jest absolutnie prawda. Absolutnie tak jest. Tylko nie możemy zapomnieć też o tym, że wiara jest nam niezbędna i konieczna do codziennego, normalnego, chrześcijańskiego życia. I dlaczego to mówię? Bo boję się, że w naszym myśleniu, kiedy mówimy o wierze, może się pojawić taki trend, taki kierunek dla kogoś może, no że skoro ta wiara jest potrzebna tylko do takich tych rzeczy spektakularnych, a to ja nie muszę zabiegać o nią, to ja nie muszę nią żyć, to ja nie muszę jej tak bardzo poszukiwać. Ja może tak ktoś myśli, jestem takim spokojnym chrześcijaninem. Tak, że tak powiem, od niedzielki do niedzielki. Nie prę gdzieś tam do przodu. To tam dla tych liderów jest ta wiara istotna. Dla mnie niekoniecznie. Moi drodzy, to jest ogromny błąd. Jeśli ktokolwiek tak myśli, mam nadzieję, że nie. Wiecie, Biblia mówi nam o ludziach, którzy, uwaga, poginęli z powodu niewiary. O zwykłych ludziach, którzy poginęli z powodu swojej niewiary. Albo inaczej, nie osiągnęli celu z powodu niewiary. Autor listu do Hebrajczyków, wspominając historię Izraela, mówi tak, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem niewiary. Ale to już jest słowo do nas. To już jest słowo do nas kierowane, aby nikt z nas, współcześnie żyjących, nie upadł, jakby wzorując się, czy powielając tamtejsze wzorce. Zerknąłem sobie na to słowo upadł. I w oryginale greckim ono ma dużo więcej znaczeń. Przede wszystkim on znaczy upaść, ale dalej popaść, zginąć, polec, chybić, osłabnąć i przegrać. Wstawmy sobie jedno albo dwa inne słowa w ten tekst, aby nikt z was nie osłabnął, idąc za tym przykładem niewiary. Albo inaczej, aby nikt z was nie przegrał, wzorując się na ich przykładzie niewiary. Albo w końcu, aby nikt z was nie zginął, idąc za tym przykładem niewiary. Także moi drodzy, mówiąc o wierze,
naprawdę mówimy o czymś podstawowym i fundamentalnym dla nas. Kiedy Pan Bóg mówi o niewierze, cały czas myślę, koncentruję się na tym przykładzie niewiary z Izraela. Wiecie, Pan Bóg zawsze używa bardzo mocnego języka. Pan Bóg mówi tam w tych fragmentach, że kusiliście mnie, albo zawsze zwodzi was serce, albo inaczej czułem wstręt do tego pokolenia, obrzydzenie, mocne słowa. Za chwilkę wrócę do tych myśli. Ale zanim będę mówił na temat bardziej konsekwencji niewiary, bo na tym się chciałbym bardziej koncentrować, na niebezpieczeństwie niewiary, to chociaż parę zdań na temat samej wiary. Ale króciusieńko, bo już ostatnio wiele, wiele słyszeliśmy na ten temat, więc może parę słów. Myślę, że definicja wiary jest nam tak znana. Hebrajczyków 11:1, prawda? Wiara jest pewnością. Tu się zatrzymajmy. Niech dotrze. Niech dotrze głębiej. Wiara jest pewnością. Pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Fajnie to jest oddane w Biblii Warszawsko-Praskiej. Posłuchajcie, jak to, ten przekład to oddaje. Wierzyć to znaczy być pewnym, uwaga, znów pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje. To znaczy być przekonanym o rzeczywistym istnieniu tego, czego się jeszcze nie widzi. Pewnym. Wiara to pewność. Moi drodzy, zadam wam pewne pytanie, które niedawno sam usłyszałem w swoim sercu. Powiedzcie mi, czy, albo nie mówcie, tylko pomyślcie, odpowiedzcie sami sobie. Czy zdarza się wam tak, że modlicie się o coś? Że macie jakiś problem? Że stajecie z tym problemem przed Bogiem, modlicie się o to, gorąco się modlicie, mówicie amen. Nie macie wcale pewności, uwaga, pewności w sercu, że tak się stanie. Zdarza się wam tak? Wiecie, ja niedawno przeżyłem coś takiego, kiedy modliłem się o jakąś sytuację dla mnie istotną. Tak, niecały miesiąc temu. Modliłem się o to, wołałem do Pana raz, drugi, trzeci. I kiedy powiedziałem amen, chciałem już iść do innych obowiązków, nagle słyszę to pytanie w sercu. Jesteś pewny, że wysłuchałem? Jesteś teraz pewny, że otrzymasz to, o co prosiłeś? Wiecie, zawstydziłem się. Sam przed sobą się zawstydziłem, bo szczerze mówiąc, no, gdyby mnie ktoś zapytał inaczej, czy wierzysz w to, to bym powiedział tak. Ale to pytanie, które usłyszałem, czy jesteś pewny, no to miałem problem z odpowiedzią. Wiecie, i zacząłem inaczej się modlić. Modlić się w ten sposób, że po prostu przyjmowałem wiarą, że tak będzie. I wiecie co? Zobaczyłem, że to działa. Problem po problemie, który nie mówię o jakichś tam drastycznych, ale takich życiowych, codziennych sytuacjach. Zobaczyłem, jak Bóg odpowiada, kiedy z całkowitą taką pewnością. Wiecie, to jest różnica, kiedy się modlę, no bo po prostu wiem, że trzeba się modlić. Ale kiedy się modlę i wiem, że Bóg odpowie. Oczywiście Bogu zostawiamy zawsze warunki odpowiedzi, ale wiemy, że On to słyszy. I wiemy, że On przychodzi z odpowiedzią. Pewność. Pewność, wiara to pewność. Przytoczę wam taki drobniutki przykład. Kiedy moja młodsza córa miała tam gdzieś 8, może 10 lat, jeździła na rowerku po podwórku, który się jej po prostu, coś się tam stało, zepsuł się. Ja pracowałem w ogrodzie, podchodzi do mnie z tym rowerkiem i krótka sprawa. Tatusiu, napraw go. Zepsuł się. I odeszła gdzieś tam do pobliskiej piaskownicy i bawi się z innymi dziećmi. Wiecie, banan na ustach, radosna, szczęśliwa. Nie ma opcji, wiecie. I wtedy pamiętam to jak dziś, tak bardzo świeżo. Jak Duch Święty wtedy mi przypomniał i pokazał, to jest wiara. To jest pewność. Wiecie, ona odeszła nie mając żadnych wątpliwości, czy ja to zrobię. Po prostu była pewna. Nie kalkulowała, czy ja na to mam czas. Albo czy, nie wiem, czy to umiem zrobić. Albo czy mam do tego części, żeby to naprawić. Ją to nie obchodziło. Ona się nad tym nie zastanawiała. Po prostu była pewna, że tak będzie. Otwórzmy pierwszy list Jana. 5 rozdział.
Taka zaś jest ufność, inaczej mówiąc wiara, jaką mamy do Niego, iż jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeszcze raz z taką zrozumieniem zobaczmy na ten fragment z 14. Taka zaś jest ufność, może skrócę, żeby było bardziej zrozumiałe. Taka zaś jest ufność, iż jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. To takie proste, prawda? Widzicie, to jest tak bardzo proste, my to tak doskonale wiemy. Kto jest zaskoczony z was po tym fragmencie? Kto jest zdziwiony i zaskoczony, że tak jest? No nikt się nie zgłasza. Wiedziałem, że tak będzie, bo to jest naturalne. My to wiemy. To jest nasz fundament, to jest zupełna oczywistość, że tak jest. Znamy temat wiary. Tylko wiecie, czasem bywa to różnie z praktyką. Czasem tu mamy problem, że tej naszej praktyki nie za bardzo umiemy przełożyć, dostosować do Bożego Słowa. Wiecie, widzę to czasem, widzimy to, czy słychać to w rozmowach, czy w obserwacji. Jak wielokrotnie jest taka sytuacja, że ci, którzy są dotykani jakimś poważnym problemem, ja nie mówię o wszystkich oczywiście, ale są takie sytuacje, że po prostu pojawia się strach, że żyjemy w tym strachu, że żyjemy w obciążeniu, że żyjemy pod presją tej sytuacji. Co gorsze, nieraz wydaje się to, że to jest normalne, że to tak po prostu funkcjonujemy. To tak, jakbyśmy mówili, no Boże Słowo jest Bożym Słowem, a życie jest życiem. No bo takie są okoliczności. Moi drodzy, tak to bywa, że czasem właśnie sami się usprawiedliwiamy. No bo przecież te okoliczności, w których ja jestem, są takie. Są tak ciężkie, są tak trudne, że no chyba każdy powinien zrozumieć, że trochę tam ponarzekam, popłaczę. Ja nie mówię, że w momencie, kiedy wydarza się jakieś doświadczenie, kiedy ono przychodzi, Dawid też płakał, ale nie trwał w tym. Moi drodzy, czy kiedyś zdarzyło się nam takie nastawienie nazwać po imieniu, czyli grzechem, niewiarą? Czy wydaje się nam, że to jest takie niewinne, normalne? Biblia jest konkretna. Mówi, że to jest grzech niewiary. I boję się, moi drodzy, że dzisiejsze współczesne pokolenia, chrześcijaństwo zbyt lekko traktuje, powiem wprost, grzech niewiary. Wiadomo, że czasem okoliczności są bardzo trudne, ale pytanie jest zasadnicze. Jak my do tego podchodzimy? Czy do tych sytuacji, okoliczności, które nas dotykają, podchodzimy na zasadzie czy z fundamentem wiary w Boże Słowo i Jego obietnice, czy też bardziej zapatrzeni na te góry problemów? Wiecie, kiedy próbujemy gdzieś własnym rozumem ogarnąć tą sytuację, to zawsze jest problem. Zawsze nasz rozum nam to tylko wyolbrzymi. Ja nie mówię, że rozum jest nie do używania. Wręcz przeciwnie. Mówię o życiu duchowym. Wręcz przeciwnie. Pan Bóg powiedział, że daje nam rozum. To list Jana również mówi. Abyśmy go poznawali. Mamy być trzeźwi w swoim postępowaniu. To prawda. Ale wiecie, kiedy chodzi o wiarę, kiedy chodzi o poruszanie się wiarą, a zwłaszcza wtedy, kiedy życie pokazuje nam zupełnie coś innego, niż mówi Boże Słowo, to wtedy nasz rozum jest wielką przeszkodą. Żeby być dobrze zrozumiałym, to jeden przykład. Myślę, że doskonale wam znany. Jozue. Widzicie, kiedy Bóg powiedział do Jozuego: Jozue, oto daję ci Jerycho. Daję ci jego króla, mieszkańców. Czyli cudowna obietnica zdobycia. I teraz co? Jeżeli by Jozue choć przez chwilę chciał do tego podejść na zasadzie swojego umysłu, logiki, realności, takiego trzeźwego myślenia, nigdy by nie ruszył, bo nie miał prawa. Przecież to było niemożliwe, to było absurdalne,
żeby oni, którzy nie byli żadną wielką armią, mogli zdobyć taką twierdzę. Ale Bogu dzięki za Jozłego, że on tylko oparł się na wierze w Boże Słowo. Znamy ten fragment z przypowieści 3:5. Zaufaj Panu z całego serca. Inaczej mówiąc, uwierz, czy wierz Bogu całym sobą. I dalej, i nie polegaj na własnym rozumie. I nie polegaj na własnym, że tak powiem, doświadczeniu, poczuciu realności. Nie polegaj na własnym rozumie. Bo to może czasem potoczyć się bardzo źle. Moi drodzy, chcę, żebyśmy przyjrzeli się na moment temu już wcześniej wspomnianemu przykładowi, fragmentowi wędrówki ludu izraelskiego przez pustynię. Piąta księga Mojżeszowa jest jakby takim streszczeniem tego wszystkiego, co wydarzało się wśród nich. I tam Mojżesz jakby streszcza im ich dzieje, przypomina młodemu pokoleniu to wszystko, co wydarzało się pośród nich. I wiecie, gdyby trzeba było tą księgę, piątą księgę Mojżeszową streścić w jednym zdaniu, to mógłbym powiedzieć tak, że to przesłanie brzmi: nie popełniajcie, kierując to do młodego pokolenia, nie popełniajcie tego strasznego błędu niewiary, jak wasi ojcowie. Kiedy piąta Mojżeszowa, cała jej narracja toczy się w miejscowości Kadesz Barnea. To jest wyjątkowe miejsce. Kadesz Barnea, wyjątkowe miejsce dlatego, że lud izraelski tam obozuje, ale nie po raz pierwszy. Oni już tam byli. To jest miejsce tuż na granicy Kanaanu. Pamiętacie, kiedy tam byli poprzednio? Niecałe 40 lat wcześniej. I wtedy oni z tego miejsca mogli już wejść. Z tego miejsca mogli już wejść i posiąść ziemię Kanaan. Ale tak się nie stało. I teraz są ponownie w tym miejscu i Mojżesz przypomina im tą historię. Otwórzmy sobie miejsce w Bożym Słowie. Piąta Księga Mojżeszowa, 1 rozdział i 21 wiersz. Oto Pan Twój Bóg dał Ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie. Jak Ci powiedział Pan Bóg Twoich ojców. Nie bój się i nie lękaj się. 29. Wtedy rzekłem do Was, nie bójcie się ich, ani się ich nie lękajcie. Pan Wasz Bóg, który idzie przed Wami, będzie walczyć za Was, tak samo jak to na Waszych oczach uczynił w Egipcie. Czyż nie jest to niezwykła, prosta i taka konkretnie zdefiniowana obietnica? Pan Bóg do nich mówi bardzo jasno. Daję Ci tę ziemię, wejdź do niej. Jest obietnica i rozkaz. Daję Ci tę ziemię, wejdź do niej. I dalej jeszcze argumentuje, dalej jeszcze daje swoje wsparcie. Mówi, będę przy was, nie bójcie się. Nawet daje jakby przykład z poprzednich lat. Mówi, tak jak byłem z wami w Egipcie, tak jak za was walczyłem w Egipcie, a oni przecież to pamiętali, bo to było parę miesięcy wcześniej, tak samo będzie dalej. Tak samo was wprowadzę, będę walczył za was. Co oni powinni byli zrobić? Kiedy słyszą takie Boże Słowo, daję wam tą ziemię, idźcie, wchodźcie. Co oni powinni byli zrobić? No proste, no wejść. Po prostu wejść. Po prostu być posłuszny. Po prostu uwierzyć Bożemu Słowu. A co oni zrobili? Wysłali zwiadowców. A oni wysłali zwiadowców. Oni tak jakby powiedzieli, Boże, okej, dziękujemy za obietnicę, ale to nie tak się robi. To nie taka jest strategia. W takich sytuacjach wysyłamy zwiadowców. Oni muszą zbadać tą ziemię, musimy wiedzieć, jak to się robi. To był właśnie fatalny błąd. Ale ktoś może teraz szybko myśleć i powie, pastorze, hola, hola, ale wysłanie zwiadowców to była Boża wola. To było Boże Słowo. No niedokładnie. Niedokładnie tak jest. Co prawda, faktycznie w 4 Księdze Mojżeszowej czytamy w 13 rozdziale takie słowa. Przemówił Pan do Mojżesza, wypraw mężów, aby poszli na zwiady. Dalej czytamy, Mojżesz wyprawił ich zgodnie z rozkazem Pana. To jak? Moi drodzy, pobudzam was teraz do myślenia. Przy
przytoczę dwa podobne przykłady, analogiczne, abyśmy postarali się to zrozumieć. Kiedyś Bóg powiedział do Bileama: wyrusz z tymi mężami. Bileam to prorok zaproszony przez wrogiego króla, aby przeklinał Izraela. I w efekcie na końcu Pan Bóg mówi do tego proroka: wyrusz z nimi. Kto zna historię, to wie doskonale, że to nie była Boża wola. To nie była Boża wola. Dlatego, że wcześniej, kiedy ci posłańcy od króla Balaka przyszli do Bileama, do proroka, prorok poszedł zapytać Pana. I Pan Bóg mu powiedział: nie, nie wolno ci tego robić, nie wyruszaj. On może niechętnie, ale powiedział im to, przekazał: nie mogę, Pan mi zabronił. Ale wiecie, przyszli ponownie, może bardziej znamienici, może lepsi dostojnicy, może więcej na tych wozach było złota. I wyobrażam sobie modlitwę Bileama. Wiecie, on pewnie widział tam na zewnątrz te wozy i się upierał. I w końcu Bóg powiedział: wyrusz. Wyrusz, ale mów tylko to, co ci każę. I wiecie, że po drodze niemal, żeby zginął, anioł z mieczem stanął na jego drodze. A więc są sytuacje, kiedy Bóg mówi słowo, ale pod jakby naporem człowieka. Nie rozumiemy tego do końca. Ale tak tutaj było. I inne słowo, które wiele lat później było skierowane do Samuela. Pan Bóg mówi do Samuela tak: idź, namaść Saula na króla. Słowo Boże, powiedziane przez Boga do Samuela. Ale kto zna Biblię, ten wie, że to również nie była Boża wola. Bóg tego nie chciał. Bóg chciał być ich królem. Samuel też tego nie chciał. Spierał się z ludem, ale lud się uparł. I Bóg znowu jakby ustępuje. Macie, chcecie, to macie. Ale również z konsekwencjami tego waszego wyboru. I moi drodzy, po tych dwóch przykładach, myślę, że było analogicznie. A mówi nam też, rzuca światło nam na to, werset 22. Przypomnijmy sobie jeszcze fragment 21. Raz jeszcze tą obietnicę. Oto Pan, Twój Bóg, dał Ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak Ci powiedział Pan, Bóg Twoich ojców. Nie bój się, nie lękaj się ich. Wtedy, no właśnie, wtedy wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście: wyślijmy mężów przed sobą, aby zbadali tą ziemię i przynieśli nam wiadomości o drodze, jaką mamy iść i o miastach, do których mamy wejść. I to był błąd. Oni, słysząc tą obietnicę, mieli wchodzić, mieli wejść. Ale to jest efekt, czy to jest akt braku wiary. To jest to sprawdzanie terenu własnymi możliwościami. A czytamy: zaufaj Panu i nie polegaj na własnym rozumie. I nie sprawdzaj gruntu własnymi zdolnościami. Jeśli Bóg komuś z nas mówi: weź tą ziemię, to ją bierzmy, nie wysyłając zwiadowców. Jeśli Bóg mówi: skacz, to nie sprawdzajmy głębokości. Dlatego chcę rzucić taką myśl, którą chciałbym, żeby tak jak ta pieśń zaśpiewana ma się nam nucić, tak i niech ta myśl nam się też przewija. Ona brzmi tak: nie wysyłaj zwiadowców. W ogóle myślę, że to mógłby być tytuł tego zwiastowania. Nie wysyłaj zwiadowców. W naszym chrześcijańskim życiu, w naszej wierze, wierzmy Panu, nie wysyłając zwiadowców, czyli nie polegając na własnym rozumie. Bo wiecie, wtedy szatan ma do nas dostęp, tak jak było w tym przypadku. A on już jest specjalistą od tego, żeby nam pokazać tych olbrzymów nie do pokonania. Te góry problemów, których nie da się nijak obejść. Te twierdze nie do zdobycia, ten Jordan nie do przejścia. On już nam to odpowiednio wymaluje i będziemy uziemieni. Tak też było w ich przypadku. Kiedy zwiadowcy przyszli, co się zaczęło dziać w obozie? Ten lud, który w zasadzie mógłby wejść do ziemi obiecanej, stał na granicy. W nim zaczęła się panika, chaos. Chcieli wracać. Nikt nie wierzył w to, że Bóg może ich prowadzić oprócz tam paru osób. I musieli wracać na prawie 40 lat. A cel był tak blisko. A ziemia obiecana była tak blisko, już w zasięgu ręki. Trzeba było tylko uwierzyć Bożemu Słowu i wejść.
Kartka dalej, drugi rozdział, werset 14 i 15. A od Kadesz Barnea, aż do czasu, gdyśmy przekroczyli potok Zered, wędrowaliśmy 38 lat, aż wymarło całe pokolenie wojowników z obozu, jak im to poprzysiągł Pan. Tak zaciążyła nad nimi ręka Pańska i do ostatniego wyginęli z obozu. Czyli ja myślę, że to jest chyba jedno z najmocniejszych słów w Biblii, mówiące o konsekwencji niewiary. Wiecie, gdzie raz po raz przecież Bóg wprowadzał ich w czasie ich wędrówki. Raz po raz ich wprowadzał w sytuację, kiedy oni mogli Bogu zaufać. Ale oni wciąż nie umieli Bogu zaufać. Wciąż i wciąż. I Pan Bóg w końcu zobaczył, że nie ma szans na to, żeby On potrafił ich czegoś nauczyć. Bo oni nie potrafili zaufać. Ale moi drodzy, wiem, że wielu z nas przeżywa ciężkie sprawy, ciężkie doświadczenia, ciężkie sytuacje z różnymi okolicznościami związanymi. I wiem, że wielu z nas pojawia się takie pytania, bolesne pytania. Boże, jak? Boże, jak ja mam dalej żyć? Boże, jak ja mam dalej funkcjonować? Albo inaczej, Boże, kiedy? Kiedy przyjdzie z odpowiedzią? Kiedy mnie w końcu uzdrowisz? Kiedy w końcu odpowiesz? Kiedy w końcu mój syn będzie zbawiony? Czy córka? Czy mąż? Kiedy wreszcie ta sytuacja zostanie rozwiązana? Albo jeszcze inaczej, Boże, gdzie? Boże, gdzie ja mam iść? Boże, co mam zrobić? Widzę tylko matnię, widzę tylko pustkę. Nie wiem, w którym kierunku iść, jaką decyzję podjąć. Co wtedy robimy, kiedy takie pytania pojawiają się? Ja wam dam świetny przykład, co robił wtedy Abraham. Abraham, kiedy w jego sercu, w jego umyśle było pytanie, gdzie ja teraz mam iść? Wiecie, co robił? Budował Bogu ołtarze. Wtedy budował Bogu ołtarze. Ołtarze modlitwy, ołtarz zaufania, ołtarz złożenia wszystkiego w Boże ręce, ołtarz oczekiwania na Pana. Oczekiwania na Pana i to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. Biblia mówi w Księdze Izajasza, że ci, którzy oczekują Pana, ci nabywają nowych sił. Podnoszą się w górę jak orły. Moi drodzy, odwrotną reakcją jest pochopne działanie. Że tak powiem, nerwowe działanie. I to mamy właśnie przykład z historii ludu izraelskiego. Kiedy oni zobaczyli, że zawiedli. Kiedy oni zrozumieli, że zawiedli Boga. Kiedy Mojżesz przekazał im Boże poselstwo o tym, że muszą wracać na pustynię. Co oni zrobili? A teraz to jesteśmy gotowi do walki. Okej, Mojżeszu, przepraszamy. Teraz idziemy. Teraz działamy. Ale działanie już było oparte o swoje ciało. Mojżesz im mówi, nie idźcie, bo nie ma Boga pośród was. Ale oni się uparli i oczywiście ponieśli klęskę. Więc moi drodzy, jakby odwrotnością oczekiwania na Pana jest działanie w ciele. Pochopne, nerwowe, bez przygotowania, bez obecności Pana. A od Kadesz Barnea, powtarzam ten werset ostatni. A od Kadesz Barnea, aż do czasu, gdyśmy przekroczyli potok Zered, wędrowaliśmy 38 lat, aż wymarło całe pokolenie wojowników z obozu, jak im to poprzysiągł Pan. Tak zaciążyła nad nimi ręka Pańska i do ostatniego wyginęli z obozu. Dlaczego? Cóż takiego strasznego oni zrobili, że taką karę ponieśli? Cóż oni zrobili? Czy żyli w bałwochwalstwie? Czy, nie wiem, żyli w jakimś czarowaniu? Czy popełniali grzech morderstwa, cudzołóstwa? Nic z tych rzeczy. Po prostu niewiara. Wydawałoby się tylko niewiara. Ale to nie było tylko, to było aż niewiara. A jak ona się objawiała? Już wcześniej wspomniałem. To było ten akt niewiary Bogu, że Bóg może przyjść z pomocą. I to permanentnie, raz po raz. Kiedy Bóg przyszedł z pomocą w jednej sytuacji, kiedy dał im wodę, kiedy byli spragnieni, kiedy przyszedł za chwilkę następny problem,
oni znowu nie wierzyli i znowu panikowali i nie wyciągali lekcji z poprzedniego. Moi drodzy, czy to czasem nie wydaje się nam troszkę znajome? Tak łatwo nam krytykować Izraela. Tak łatwo nam mówić o nich, myśleć o nich, bo to było dawno i nie nas to dotyczy. Ale pomyślmy o nas samych. Mamy tyle doświadczeń z Bogiem. Mamy już tyle przeżyć z Bogiem. Mamy tyle świadectw, o których możemy powiedzieć: Pan mi pomógł, Pan mnie wyrwał. Jak reagujemy, kiedy przychodzi kolejne? Ja nie mówię oczywiście do wszystkich, ale przedstawiam problem. Czy niepodobnie, że kiedy przychodzi podobna sytuacja, inna, być może straszna, być może ogrom tego problemu jest ogromny, straszny, ale mimo wszystko, czyż nie powinniśmy mieć zaufania do Pana? Wróćmy jeszcze na moment do tych wywiadowców. Zobaczcie, kiedy oni przyszli z powrotem, kiedy oni przyszli z powrotem po tym okresie, kiedy byli w ziemi obiecanej, zdarzają relacje. I zobaczcie, co oni mówią. Czy oni mówią coś takiego, że Pan Bóg nie może nas wprowadzić? Czy oni mówią, Pan Bóg nie ma siły, żeby nas tam wprowadzić? Niestety Pan Bóg wyczerpał swoje możliwości. Pan Bóg jest za słaby. Nic podobnego. Nic podobnego, oni tak nie mówią. Zauważcie, oni się koncentrują na sobie i mówią my. Mówią my nie możemy. My jesteśmy za słabi. My jesteśmy w ich oczach jak szarańcza, czyli jak robaczek do zadeptania. To my nie damy rady. To my nie mamy siły i mocy, aby tam wejść. My ich nie pokonamy. I znowu, czy to czasem gdzieś w naszym myśleniu nieraz się nie przejawia takie coś? Ja nie dam rady. Ja nie mam siły. Ja nie jestem w stanie. I to podwójnie. Dlaczego mówię podwójnie? W dwóch aspektach. Po pierwsze, w sytuacjach doświadczenia, próby. Nie dam rady przez to przejść. Ten problem jest za wielki. Ten problem mnie przerasta. Nie widzę rozwiązania. Ja nie dam rady. Ale też z drugiej strony, jeśli chodzi o wyzwania, jakie Bóg daje przed nami. O wyzwania, o służbę, o to, czego Bóg od nas oczekuje. Ileż razy w naszym myśleniu pojawiło się, ja nie dam rady. Boże, może ktoś inny, ja nie dam rady. Kochani, i to jest coś, co doprowadziło ich do tragedii. Takie myślenie. I powiem tak, takie mówienie, ja nie dam rady, ja jestem za słaby, to nie jest pokora. To nie jest żadna pokora. To też nawet nie jest, że tak powiem, takie niewinne, nieszkodliwe gadanie. Bo kiedy, wiecie, mówimy, że ja nie dam rady, to jakby zadajemy kłam temu, który mówi, ale ja jestem z tobą. Ale ja jestem z tobą, nie bój się. Śpiewaliśmy dzisiaj takie piękne wyzwanie. Wszystko możliwe jest. Wszystko możliwe jest dla tego, który jest we mnie. To jest chyba Filipian, 4 rozdział. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Amen. Taka jest prawda Bożego Słowa. To dlaczego czasem w naszych sercach pojawia się nie dam rady? Kochani, kiedy narzekamy, kiedy narzekam, kiedy eksponuję swoją niezdolność, swoją słabość, swoją niezdolność do wykonania czegoś, moi drodzy, to wtedy tak naprawdę nie poniżam samego siebie, ale tego, który mnie chce wzmacnić. Ale poniżam tego, który chce mi dać siłę. Tego, który chce być naszą siłą i nas uzdolnić, czyli Jezusa. Więc tak naprawdę to Jego tym znieważamy. Wywiadowcy, kiedy wrócili, byli tak sfrustrowani. Wywiadowcy, kiedy wrócili, byli tak obciążeni swoimi niemożliwościami, że wręcz chcieli wracać. Że wszczął się bunt w obozie. I jaka była Boża odpowiedź na ich strach i ich niewiarę? 4 Mojżeszowa 14:11. Jak długo znieważać mnie będzie ten lud?
Widzicie, też tu jest użyte to słowo, znieważać swoją niewiarą. Jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć, pomimo wszystkich znaków, które wśród nich czyniłem? Czyli inaczej można by zapytać, kiedy w końcu zechciecie mi uwierzyć? Kiedy w końcu zaczniecie mi wierzyć? Tyle dokonałem wśród was cudów. Tyle dokonałem wśród was znaków. Daję wam swoje obietnice. Daję wam moją siłę. Daję wam moje wsparcie. Daję wam wszystko. To dlaczego nie wierzycie? I pytanie jest, Boże, względem nas. Kiedy w końcu zaczniemy wierzyć? Ewangelia Łukasza jeszcze na zakończenie. 18 rozdział, 7-8 werset. To jest to podobieństwo o wdowie i niesprawiedliwym sędzi. I czytamy w tym 7 i 8 wersecie tak. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie w ich obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czasem Bóg zwleka w naszej sprawie. To prawda. Ale z tego fragmentu wynika z tego, że Bóg tak bardzo chce przyjść z pomocą. Że Bóg jakby tylko czekał, aby mógł przyjść z pomocą. Czytamy, że On szybko chce przyjść z pomocą. Ale są dwa warunki. Po pierwsze, zobaczcie. Do tych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy. To jest pierwsza. On chce przyjść z pomocą, ale nie do tych, którzy się pogodzili już ze swoim losem, ale do tych, którzy wołają do Niego. Słowo we dnie i w nocy raczej odbieram jako takie wołanie gorliwe, jako takie wołanie z determinacją. Ale drugi warunek, ale czy znajdzie wiarę? Wiecie, to jest to, co mówiłem na wstępie o sobie. Ja wołałem, ja się modliłem, ale jakbym nie oczekiwał tego, że Bóg naprawdę odpowie. Więc to muszą być te dwie rzeczy połączone. Aby Bogu ufać, aby Bogu wierzyć i z wiarą wołać. Moi drodzy, nie chcę już więcej nic dokładać. Chcę, abyśmy przyszli w modlitwie do Pana. Myślę, że mamy o czym z Nim rozmawiać. Jeśli gdzieś widzimy swoją niedoskonałość w tym względzie, że zawodzimy, to możemy z Bogiem porozmawiać. To możemy Mu to wyznać. To możemy Go prosić o to, żeby też wzmocnił naszą wiarę.